Witam Was bardzo serdecznie w 46. odcinku porannej latającej kawy. I tak jak obiecałem tydzień temu, okoliczności są nieco inne, nieco bardziej egzotyczne, a mianowicie nadaję z Półwyspu Iberyjskiego. Jesteśmy już tutaj parę dni, przyjechaliśmy sobie odpocząć, przyjechaliśmy też trochę pozwiedzać, ale przede wszystkim przyjechaliśmy na maraton do Lizbony, który odbył się w ostatnią niedzielę. Bardzo fajna impreza, dużo ludzi, międzynarodowa impreza. Mnóstwo ludzi w ogóle z innych krajów, które w Polsce są mniej może obecne, takich jak Brazylia, czy kraje afrykańskie typu Mozambik, czy Angola. Bardzo fajny maraton i polecam wszystkim osobom, które biegają, bo tutaj też jest połówka, jest też mini maraton. Bardzo ciekawe lokalizacje, dlatego że startuje się na przykład połówkę z mostu Vasco da Gama, most o długości 14 km i kończy się na głównym placu Lizbony, gdzie naprawdę fantastyczny jest ten łuk, ta ostatnia prosta i meta pod pomnikiem. Genialne odczucia i naprawdę jeden z fajnych maratonów, które zrobiłem. W sumie to już około 30 maratonów na moim koncie w różnych krajach, w różnych miejscach. Ale ten w Portugalii ma swoje takie oblicze, myślę, że bardziej symboliczne i turystyczne. Nie kierowałem się na wynik tutaj startując, tylko bardziej po to, żeby sobie pozwiedzać i pooglądać i te wrażenia wynieść z trasy. Część zawodów, w których startuję, to właśnie ma taki charakter. Raczej nie napinam się na specjalne wyniki i życiówki, tylko staramy się wynieść z tego jak najwięcej wrażeń. Między innymi muzyka na trasie, jakieś fajne obiekty, genialne miejsca i fantastyczny klimat, taki jak jest tutaj. Między innymi te amerykańskie tramwaje, albo właśnie specyficzna muza, pastele di nata, czyli te babeczki charakterystyczne i dużo ciekawych, genialnych miejsc i doznań, które mieliśmy tutaj okazję doświadczyć właśnie w Lizbonie. Po pierwszych 4 dniach przenieśliśmy się w okolice Sintry. To jest bardzo ciekawe miejsce. Na szczęście mamy auto i możemy dużo jeździć i tutaj sobie i odpocząć, ale też fajne krajobrazy podziwiać i fajne miejsca pozwiedzać. I właśnie Sintra jest też ciekawym miejscem, bo jest niedaleko Lizbony. Można tu się dostać praktycznie dosyć łatwo, bo to jest około 30 km na zachód. W okolicy mamy najbardziej wysunięty na zachód punkt Europy, czyli właśnie Cabo di Roca, i to jest ciekawe miejsce, dlatego że mamy taki przylądek, trochę tak jak Nordkap w Norwegii, jest symboliczny pod tym kątem, że mamy tutaj właśnie najbardziej na zachód. I tak jak obiecałem, poranna kawa ma już inne oblicze. Jak wiecie, od września przeniosłem sesję pytań i odpowiedzi na sobotnie sesje, które odbywają się co drugi tydzień na grupie Dream Team, Latam DJI Dream Team. Jest to grupa zrzeszająca uczestników moich szkoleń online, ale także uczestników Drone Bootcamp i patronów na patronite.pl. I tam staram się wchodzić w pełną interakcję, tam wspieram ludzi, odpowiadam na pytania. Mamy też office hours, teraz od października wprowadziłem office hours, czyli godzinę taką, kiedy jestem do dyspozycji uczestników i możemy face to face zarezerwować czas i porozmawiać około 15 minut na właśnie trapiące Was zagadnienia i dylematy i rozwiązań. Mamy też oczywiście inne korzyści, o których powiem trochę później, a teraz może o tym, co przyniosły ostatnie tygodnie, bo zwykle właśnie podczas kawy też podsumowuję to, co robiłem ostatnio. Poświęciłem trochę czasu i energii na to, żeby pokazać, że też te opracowania mniej budżetowe, czyli rozwiązania mniej budżetowe, na przykład nagranie vloga samym telefonem komórkowym, albo nauka latania na dronie tanim, takim jak JJRC X8 Cetus, że to też ma pewne podstawy i też można osiągnąć pewien standard jakości, nie wydając fortuny, czy nie wydając dużych pieniędzy na to. I właśnie zachęcam Was do tych moich dwóch publikacji, które miałem ostatnio, dwóch epizodów na YouTubie. Pierwszy dotyczy nagrywania telefonem komórkowym. Tam nagrywałem właściwie wszystko z ręki, dlatego że chciałem osiągnąć taki poziom, żeby nie nagrywać gimbalem, który już kosztuje, czy żeby nie używać dodatkowego mikrofonu. Nagrywałem wszystko w slow motion,
starałem się płynne ruchy i pokazywałem, w jaki sposób tą kamerę zwrócić, w jaki sposób ją zorientować, jak obiekty wykorzystać, które są praktycznie wszędzie, czyli w naturze. I taki montaż stworzyłem. To był ten film dotyczący nagrywania B-roll, czyli przebitek właśnie telefonem komórkowym. Oczywiście, żeby uzyskać lepszy efekt, należy zmontować ten materiał nagrany telefonem już w lepszym programie, ale mamy też darmowe programy. Ja akurat robiłem to w Final Cut Pro, natomiast mamy takie programy jak na przykład DaVinci Resolve, który jest wymagający pod kątem obsługi, wymaga trochę wprawy, ale po 2-3 tygodniach użytkowania jest to świetne i wdzięczne i profesjonalne narzędzie, które można wykorzystać do Waszych codziennych produkcji czy do Waszych okazyjnych produkcji, zarówno vlogów, jak i filmów na przykład, czy montaży wybranych. I nawiązując do programów, zrobiłem dwa opracowania online, dwa treningi online dotyczące programów do montażu wideo. Pierwszy to był iMovie, czyli bardziej skupiłem się na odbiorcach używających MacBooków, a drugi Final Cut Pro. I w iMovie starałem się też ująć takie podstawowe zasady dotyczące montażu filmowego i praktyczne rozwiązania. Co to znaczy? Ja już to też wiele razy powtarzałem, a mianowicie rozwiązania, które zapobiegną takiemu przeciążeniu Was. Jeżeli wracacie z wakacji, przywozicie kilka kart pamięci i macie u siebie na przykład 200-300 GB materiału, człowiek nie wie, jak to ogarnąć, to właśnie w tych opracowaniach staram się też pokazać, w jaki sposób gospodarować, w sposób optymalny zarządzać swoim materiałem, jak nagrywać już pod montaż i jak to zrobić, żeby sprawnie wrócić do domu po wakacjach, wracając również do obowiązków swoich codziennych, a jednocześnie zmontować fajny materiał wdzięczny, który będzie pamiątką dla Was, a może czymś więcej z danego miejsca. I właśnie w tych materiałach mamy nie tylko typowe dla danych programów i rozwiązań właśnie wyjścia, solution, czyli rozwiązania, ale też między innymi takie uniwersalne prawdy, czy uniwersalne, starałem się przekazać właściwości. Tak jak na przykład przycinanie materiałów, prawda, długich filmów, pokazałem na 3 sposoby, jak to zrobić. Na etapie przed montażem, na etapie w trakcie montażu, a także na etapie już tym bardziej zaawansowanym, czyli już nie cięcie podczas montażu, tylko już nawet samo montowanie pod na przykład muzykę, tak zwany slide editing i tak dalej, czyli na przykład jeżeli już zmontowaliśmy materiał pod muzykę i mamy dokładnie bity, dograne klatki do bitów, jak zrobić, żeby jednak zmienić te klatki, bo coś nam tam nie pasuje. Tak zwany slide editing właśnie. Oprócz tego nagrałem parę odcinków jeszcze dotyczących lotów. Dużo materiałów mam, które czekają na moją edycję i myślę, że w najbliższych 2-3 tygodniach powinienem kilka takich ciekawych materiałów pokazać. Między innymi szykuję się na pewno na premierę Mavica Mini. Tutaj mam już przygotowane praktycznie taką tak zwaną sztampę do wersji angielskiej. Już mam logistycznie to ogarnięte, żeby zrobić też ten wstęp, wprowadzenie do Mavica Mini po angielsku, dlatego że to będzie dron, który będzie dronem pierwszym dla wielu użytkowników i tu warto byłoby zrobić takie opracowanie około pół godziny po angielsku, dlatego że i nawet umieścić go na YouTubie, dlatego że po pierwsze dzięki temu można mocno rozwinąć swój kanał, a po drugie w Stanach zupełnie inaczej YouTube jest klasyfikowany pod kątem nawet monetyzacji niż w Polsce. Ale to jest oczywiście temat trochę bardziej obszerny, o którym może powiem na bootcampie coś więcej. Słuchajcie, rozstrzygnięcie konkursu zdjęciowego. Jak pamiętacie, 3 tygodnie temu był konkurs, który został ogłoszony na porannej kawce właśnie na tej audycji. Konkurs dla osób uważnych, które chcą więcej, a mianowicie konkurs zdjęciowy pod hasłem Wschody i Zachody Słońca. I warunkiem konkursu było zrobienie zdjęcia, a także publikacja na naszej grupie Latam Dronem od DJI, do której wszystkich zapraszam oczywiście. I także opatrzenie hashtagiem wschód lub hashtag zachód. Oczywiście chciałbym dać wszystkim, którzy się postarali, medale, ale nie mam tyle medali, mam tylko jeden. Natomiast skontaktowałem się już
z autorami zdjęć i ustalę sposób i metodę wyróżnienia i też nominacji. Natomiast chciałem pochwalić parę osób. Jeżeli o kimś zapomniałem, to bardzo przepraszam, ale wszystkie hashtagi parę razy przeszukałem i mam tutaj laureatów. Mianowicie na szczególną zasługę i wyróżnienie zasługuje Tomek Kasjaniuk. Z opracowaniami ma dwa zdjęcia, zarówno wschód, jak i zachód słońca z warszawskiej Pragi. Ma genialne ujęcia i pod słońce, ale też ujęcia właśnie i Stadionu Narodowego, który wygląda trochę jak Łódź, jak i o zachodzie, gdzie genialnie skadrował, bo mamy zarówno stadion po lewej stronie, jak i właśnie nasze jedyny Manhattan w Polsce po prawej i też właśnie wchodzi świetnym kadrem i ta linia chmur genialnie wygląda. Tomek, wielkie brawa dla Ciebie za wyczucie. I drugą osobą, którą chciałbym wyróżnić, to jest Paweł Siudaj za zdjęcie, które jest nieco odmienne, a mianowicie zdjęcie z małej miejscowości, czy właściwie z miejsca mniej dostępnego ludziom, a mianowicie jest to wiadukt kolejowy Chrzybsko-Małe. Widać, że Paweł poświęcił też trochę energii, żeby tam się udać, żeby tą chwilę ująć. I naprawdę gratulacje, Paweł, bo fantastyczny nie dość, że obiekt, ale też ty pokazałeś go w genialny sposób, chyba najlepiej, jak można pokazać tego typu obiekt. No i trzecie miejsce, już klasyka, Sławek Orzechowski, który robi naprawdę dobre zdjęcia i od dłuższego czasu obserwuję, jak sobie świetnie radzi, jak znacznie poszedł do przodu. Zdjęcie Łękawica, to jest w okolicach Żywiec, wschód słońca nad Łękawicą, genialne ujęcie, fantastyczne warunki. Sławek też podkreśla genialnie te walory regionu, w którym żyje, bo są i górki, ale też są tematy, można powiedzieć, światowe, bo Żywiec znany jest na całym świecie i też gra światłem, gra mgłą, gra warunkami, naprawdę fajna. I tą porą dnia u Sławka też mu serdecznie gratuluję. I dziękuję za udział w tym konkursie. Wielki plus, chłopaki, i kciuk do góry. Pozdrowienia i tak dalej. Trzymajcie się. Dobra, i to mamy właśnie tę pierwszą część. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia z ostatnimi dronami, którymi latałem, to na pewno Mavic Air, który wrócił, słuchajcie, po dłuższej podróży, a mianowicie zrobił 15 tysięcy kilometrów z moim kolegą podczas wyprawy motocyklowej i dotarł najdalej, gdzie latał, to na granicy, doleciał praktycznie do Afganistanu. Dużo latał w Mongolii, latał w górach Pamiru i ten mój kolega był mega zadowolony. Nawet udało mu się przed celnikami w jednych okolicznościach na granicy ukryć tego Mavica. Miał go pod tak zwanym tym szelem, pod tą skorupą motocyklową z tyłu, a drugi kolega pod swoją skorupą miał kontroler. I tylko stracili chłopcy dwa śmigła, które gdzieś im się zaplątały tam pomiędzy obiektywami. Ale ogólnie mówił, że ciężkie warunki do Pamiru i do Mongolii, bardzo ciężkie warunki były wypraw. Jak on był parę lat temu w Stanach Zjednoczonych, zrobił 30 tysięcy kilometrów, nie był tak zmęczony jak tutaj po zrobieniu 15 tysięcy kilometrów. I co ciekawe, że chłopaki dotarli do Ulaanbaatar i tam zostawili motocykle, mieli awarię i te motocykle dopiero będą przesłane w ciągu 2-3 miesięcy do Polski, więc wyprawa była ciężka, ale mój Mavic wrócił w dobrym stanie, praktycznie nieruszony i tutaj sobie radzę także. Aczkolwiek Portugalia jest mega wymagająca i chyba zrobię osobny epizod na temat tego, w jaki sposób latać zgodnie z przepisami w Portugalii, bo nie jest to takie proste. Muszę Wam powiedzieć, że trzeba mieć zgodę przynajmniej dwóch, jak nie trzech instytucji, przede wszystkim AAN. To jest taka podstawowa instytucja, jeżeli chodzi o loty, bo mamy fajną aplikację, ona jest po portugalsku, ale mamy Voa Boa. Tam możemy się dowiedzieć o tych podstawowych zasadach, czyli 120 metrów, typu następna zasada, żeby nie latać nad ludźmi, czyli skupiska powyżej 12 osób. Oczywiście zasięg wzroku, oczywiście strefy, które tutaj mamy. Ale muszę Wam powiedzieć, że oprócz tego jest jedna zasada, która jest praktycznie zasadą przedziwną, a mianowicie, jeżeli chcecie latać w Portugalii i filmować lub robić zdjęcia, trzeba uzyskać zgodę Ministerstwa Obrony. I tu się już zaczyna prawdziwa zabawa, bo tutaj już oddzielamy te osoby, od którym zależy, od tych, którym nie zależy.
I następny krok to jest skierowanie wniosku do AAN, a później, w zależności od tego, gdzie chcecie latać, trzeba kierować wnioski już do poszczególnych instytucji, na przykład do parków naturalnych. Są formularze, wszystko jest po portugalsku, ale można przetłumaczyć i można to podziałać. Najgorzej jest z portami, muszę wam powiedzieć, jeżeli chodzi o plaże i porty, bo to załatwia się najdłużej. Oni nie kumają nic po angielsku i trzeba zapłacić około $40 za to. To było chyba 34,99, coś takiego za permit na latanie nad morzem, nad tym. No i kolejna rzecz to strefy militarne, które tutaj zajmują chyba z połowę kraju, więc to jest w ogóle magia miecza, jeżeli chodzi o strefy militarne. I parki narodowe, gdzie można powiedzieć, to są parki naturalne, narodowe, może bardziej rezerwaty, czy parki krajobrazowe, gdzie można dostać permit po zgłoszeniu się. I wszystkie instytucje są ok, oprócz tych portów, które naprawdę to jest dramat, to jest państwo w państwie i wielu Portugalczyków lata w taki sposób, że latają na dziko, po prostu odchodzą jak najdalej w takie miejsca niedostępne, bo ja trochę czytałem na ten temat, przygotowałem się 2-3 tygodnie do latania tutaj, no może nawet miesiąc. Wielu Portugalczyków ma gdzieś w ogóle te władze i tylko latają po prostu z miejsc bardziej niedostępnych. Tak samo jak Austriacy pisali mi o tym, że, bo kiedyś pamiętam, 2 lata temu jechałem do Francji przez Austrię i robiłem ujęcia na, jak wchodziłem na pierwszy lodowiec, który jest najbliższy w Polsce, czyli Dachstein. Tak, robiłem tam ujęcia Maviciem Pro i dużo Austriaków powiedziało, że po prostu mam daleko od ludzi wystartować i od razu wznieść się tak, żeby nikt nie słyszał i nikomu nie przeszkadzać. I to jest też pewna metoda i wielu Portugalczyków w ten sposób działa i tak sobie radzi. Natomiast co jest ciekawe, że dużo łatwiej na przykład uzyskać zgodę na loty w centrum Lizbony, naprawdę to jest mega ciekawe, niż na przykład tam, gdzie są skały i klify i nie ma praktycznie żadnych obiektów i nie ma nic, nikogo, komu moglibyśmy zagrozić, ani nic, co moglibyśmy zniszczyć, bo to jest tak potężny żywioł, że praktycznie mały Mavic Air to jest jak ziarenko na pustyni. No dobra, okej, w każdym razie, wracając na Ziemię, muszę powiedzieć, że tak, Cetus, ten JJRC-X8 jest bardzo dobry pod kątem nauki lotów, to o czym mówiłem i polecam Wam ten film, który zrobiłem wcześniej, dlatego że z Cetusem latałem no, jakieś 6-8 razy i jego można przełączyć w tryb ATI, bardzo ładnie poćwiczyć bez GPS-u, czyli podobnie jak na kursie w los. Tam akurat się lata zwykle fantomami albo inspirerami. Inspirerem się lata dużo łatwiej niż fantomem w ATI. Natomiast Cetusem już jest wymagająco, już trzeba trochę poćwiczyć. Ma fajny kontroler. Oczywiście jego bolączką jest kamera, ale za to ma na przykład dobre silniki bezszczotkowe i kosztuje około 500 zł, czyli ten dron do nauki może się wydać idealny. Następny dron, który będę testował i który już przyszedł, przysłano mi ten dron, to jest Yichin ES chyba 50, podróbka Mavica Air. Dokładnie wygląda jak Mavic Air, taki dla uboższego kuzyna, czy uboższy kuzyn Mavica Air. Ma niesamowite rozwiązania i pokażę Wam to, bo ja już odbyłem jeden lot tym Yichinem, ale on przyszedł dzień przed naszym wyjazdem, więc nawet nie będę więcej mówił. No dobra, i w każdym razie odnośnie lotów, odnośnie tych, że ja tylko spojrzę, ile mamy czasu w tej chwili. Mamy 15 minut nagrania, jest bardzo dobrze. Ja tylko powiem, że latając różnymi dronami bardzo rozwijamy swoje umiejętności. Polecam Wam to, żeby latać przeróżnymi dronami, nawet pożyczonymi od kolegi, czy żeby zamienić się na jakiś czas, powiedzmy tydzień czy weekend, bo każdy z nich niesie coś nowego. Ja latałem dronami, które kosztują od powiedzmy 50 zł, bo latałem takim JJRC H36, takim malusieńkim dronem, którym można latać też po domu, aż po Inspira 2 od Andrzeja Sowy, który kosztuje około pewnie 20 tysięcy w tej chwili. To zależy oczywiście od kamery i od sprzętu, ale
Latałem też kiedyś DJI Matrix bodajże, nawet już nie pamiętam jaki to był model. Lataliśmy takim Matrixem, ale to były dwa może loty. Także pełna rozpiętość i to jest to, o czym wam mówiłem z tą Trinity w Matrixie, że ona bez kompleksów podchodziła i tylko powiedziała do operatora swojego, załaduj mi program obsługi helikoptera i zaczęła latać po minucie helikopterem. Dobra. W każdym razie, dążąc do brzegu, bo dzisiaj kawa będzie trochę krótsza, chciałem powiedzieć o tym, że warto rozwijać się i warto próbować różnych rozwiązań, dlatego w swoich też opracowaniach chcę wam powiedzieć, że dużo ciekawych rzeczy staram się przekazać, dużo doświadczeń, dużo wiedzy ogólnej, ale też przekazać taką drogę na skróty, po to, żebyście nie musieli marnować tak dużo czasu, na przykład na poszukiwania, na to, żeby samemu nie wyważać już otwartych drzwi, żeby nie tracić na przykład swojego drona, albo nie wiem, żeby nie zniszczyć czegoś, nie zrobić komuś krzywdy. I staram się takie doświadczenia zbierać i właśnie prezentować w formie online, czy warsztatów, czy kursów gotowych. Następne opracowania, które będę robił, pierwsze będzie dotyczyło wykorzystania optymalnego, inteligentnych trybów lotu. To będzie taki kurs przeglądowy, czyli będzie trochę wprowadzenia do danego trybu, później będzie przykład i jak wykorzystać najlepiej podczas powiedzmy semi-profesjonalnych rozwiązań typu, nie wiem, ujęcia sportu, podczas imprezy sportowej, towarzyskiej, czy typu właśnie, czy imprezy rodzinnej typu na przykład wesele. I to postaram się zrobić. Następne opracowanie Camera Confidence to jest coś, co już mam rozpisane i wiem dokładnie, w którym dziale chcę zrobić. Jest to ogólnorozwojowy epizod czy warsztat, po to, żeby ludziom ułatwić występowanie przed kamerą, bo wideo po pierwsze jest dzisiaj, w dzisiejszych czasach, takim medium no, genialnym, dlatego że ułatwia bardzo przekaz i kontakt pomiędzy człowiekiem a człowiekiem. A druga rzecz, że umiejętność występowania przed kamerą pozwala ci osiągnąć kolejny stopień w rozwoju, kolejny stadium w rozwoju, bo możesz sięgnąć po ubieganie się o coś więcej, czy zawodowo, czy na polu swoich własnych pasji, czy możesz rozwijać też kontakty, nawet poprzez Skype'a, i tego typu rzeczy. Jest to też kontakt i interakcja przed obiektywem. I właśnie takie opracowanie ukaże się w listopadzie. Dobrze. Jeżeli chodzi o drony Bootcamp, to muszę powiedzieć, że mamy już 230 osób, 230 uczestników, z czego się bardzo cieszę. Wszystkich uczestników, których pamiętam i kojarzę, jestem w stanie, zapraszam do grupy Dream Team. Tam mamy coraz większą też ekipę i staram się jak najwięcej też korzyści dla tej grupy, czyli na przykład premiery są wcześniej. Jeżeli na przykład mamy film ustawiony premierę na sobotę, to już we wtorek czy w środę można obejrzeć ten epizod na grupie, gdzie wrzucam. Kolejna rzecz to jest bezpośredni kontakt ze mną w postaci Office Hours. Co 2 tygodnie jesteś w stanie pogadać 15 minut ze mną na tematy, które Cię interesują i podpytać, czy dowiedzieć się, albo zasugerować mi nawet tematykę danych kolejnych epizodów. I to jest też, uważam, bardzo, bardzo ciekawa sprawa. No i oczywiście mamy swoją grupę, gdzie jest dużo takich bezpośrednich wymian informacji, takich informacji o premierach, o tym, co się odbędzie. Tak jak mieliśmy Skydio, tak jak będzie Mavic Mini na koniec miesiąca, o tym powiem więcej właśnie też na grupie. Czy tak jak Mavic Trójka, która jest szykowana na pierwszy kwartał przyszłego roku, przynajmniej takie informacje są do dzisiaj. To są bardzo ciekawe tematy, o których warto się dowiedzieć. Te informacje oczywiście są w internecie, trzeba je wyszukać, trzeba je przetłumaczyć, ale one są dostępne. Natomiast tutaj ja staram się też nawiązywać kontakt z ludźmi, którzy w tych premierach uczestniczą. Tak jak Skydio, my nie mamy bezpośredniego kontaktu z produktem jeszcze, ale możemy zamówić to w sposób okrężny też. Na ten temat rozmawiałem z kolegami. Także pisałem do firmy Skydio, żeby pewne rzeczy wyjaśnić. I trzecia rzecz, którą robiłem, to skontaktowałem się z facetem, który jest testerem Skydio, a mianowicie ten Bo X Derek, który ma jeden z lepszych filmów na swoim kanale. On prowadzi taki vlog motocyklowy, podróżniczy i tam właśnie o tym opowiada. Także
Zachęcam Was bardzo serdecznie przede wszystkim do Drone Bootcamp. Oczywiście link będzie poniżej. Jest to taki Netflix dronowy, który stworzyłem. Jest to moja autorska platforma. Zresztą puszczę Wam teraz te korzyści, żebyście Sponsorem wiedzieli. tego epizodu jest moja autorska platforma wiedzy i doświadczeń Drone Bootcamp, gdzie za 10 zł miesięcznie masz dostęp do wszystkich moich szkoleń online obecnych i przyszłych, comiesięczny nowy warsztat online, wcześniejsze premiery nowych odcinków na YouTubie, sesje pytań i odpowiedzi na żywo w co drugą sobotę, dostęp do tajnej grupy LATAM DJI Dream Team, darmowe uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych typu plenery dronowe, a także indywidualny kontakt ze mną w ramach Office Hours. Zatem bardzo serdecznie zachęcam do udziału w platformie Drone Bootcamp. I tak mniej więcej wyglądają korzyści, jeżeli chodzi o drone.com. Zachęcam Was bardzo serdecznie, tym bardziej, że ten abonament w tym roku jest naprawdę niewielki. Ja czynię starania, żeby rozszerzyć jeszcze platformę Teachable, bo de facto moim marzeniem jest to, żeby moje treści były publikowane na platformie Kajabi, ale to oczywiście jest mega wymagające, dlatego że Kajabi jest Mercedesem, można powiedzieć, wśród platform, które możemy do własnych potrzeb dostosować. Natomiast też abonament miesięczny wynosi $150, także myślę, że to jest melodia przyszłości, ale każdy twórca online, który te treści publikuje, w pewnym momencie staje przed dylematem, czy Udemy, czy Teachable, czy może jednak Kajabi. I Kajabi stwarza największe możliwości co do tworzenia grup członkowskich, co do kontaktu bezpośredniego, ale także do zamkniętej grupy i do wydarzeń, prawda? I także do newslettera. Kajabi skupia w sobie szereg narzędzi, które są zwykle rozdrobnione i one są zwykle w różnych platformach funkcjonują, tak jak MailChimp, Zoom, webinary, tak jak grupa członkowska. I tak dalej, i tak dalej. To właśnie Kajabi stanowi najlepsze rozwiązanie. Myślę, że z czasem na pewno przejdę na Kajabi, to jest tylko kwestia kiedy. Dobra, także o tym już trochę powiedziałem. Teraz jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że też przypomnieć. Zobaczmy, jak z czasem. 23 minuty. Teraz to, o czym jeszcze chciałem przypomnieć. I na co chciałem Wam zwrócić uwagę? Zwykle o tym mówię wielokrotnie, że sprzęt to tylko 1/3 możliwości. I tu faktycznie, w zależności od warunków, ten Mavic Air spisuje się naprawdę genialnie. Fantastycznie się spisuje i muszę powiedzieć, że ja jestem bardzo zadowolony z niego. Jeszcze po przełączeniu w FCC, bo gdybym miał zwykłe częstotliwości pod CE, podchodzące pod certyfikat CE, tak jak jest w Europie wymagane, to ciężko byłoby latać w wielu miejscach. Ale jak jest ten mocniejszy sygnał w FCC, naprawdę bardzo dobrze się spisuje. Jestem mega z niego zadowolony. Wziąłem sobie filtry, komplet filtrów polaryzacyjnych tutaj i wychodzą genialne ujęcia. Oczywiście staram się ludziom też nie przeszkadzać i staram się wybierać takie miejscówki, które byłyby przede wszystkim spokojne, ustronne, też żeby nawet jeżeli ktoś ma uprawnienia i te uprawnienia zdobędzie, no to nie ma sensu całego dnia marnować na wyjaśnienia, tym bardziej, że nie wszyscy tutaj mówią dobrze po angielsku, z tym jest różnie. W każdym razie, o czym chciałem powiedzieć, że te cechy i korzyści, a także warunki, sprzęt i umiejętności to jest powiedzmy taki cały tort zamknięty, który stanowi po 1/3. I staram się w swoich też materiałach rozwijać takie możliwości dla osób, które niekoniecznie chcą wydawać na sprzęt kilka czy kilkanaście tysięcy, typu 8-10 tysięcy, ale są w stanie też wykorzystać sprzęt optymalnie. I zauważyłem, słuchajcie, tendencję taką, że ludzie wydają naprawdę grubą kasę na sprzęt, a później nie wykorzystują tych możliwości albo wykorzystują 20-30%. W poszczególnych warsztatach, tak jak na przykład zrobiłem, słuchajcie, dla Sparka, gdzie Sparka kupiłem za 800 zł używanego. Po prostu okazyjnie go kupiłem i mówię, nie, muszę to pokazać, muszę to zrobić. I w przypadku Sparka zrobiłem taki materiał pod tytułem DJI Spark, wyciśnij z niego jak najwięcej. Tam przez godzinę opowiadam i daję przykłady na to, jak wykorzystać sprzęt, który jest już dzisiaj dosyć tani. No bo powiedzcie, no 800 zł z kontrolerem za drona, który ma aplikację DJI, ma genialną stabilizację, może dwuosiową, ale jednak. I umożliwia nam całkiem fajne ujęcia, dobry, stabilny zasięg, fantastyczną aplikację i doskonałe
rezultaty, jeżeli tylko się jest w dobrych warunkach o odpowiedniej porze, to dlaczego nie? I tak samo jest dla mnie na przykład istotna pora właśnie dnia, orientacja, przygotowanie do lotu, sprawdzenie, w jakich warunkach będziemy latali, w jakich okolicznościach, ile tam może być ludzi, jak słońce będzie ułożone, jak pogoda nam się w danych okolicznościach złoży. I to wszystko wpływa na ogólną całość i na to, co chcemy zrobić i osiągnąć. I teraz słuchajcie, do czego mógłbym to porównać? Już używałem tego porównania, uważam, że to jest całkiem niezłe porównanie, bo dużo osób, no, tych, które są mniej cierpliwe, czy osób, które są mniej, można powiedzieć, mają mniejsze rozeznanie, mówi, no, twierdzi, w jakim celu są w ogóle opracowania online, skoro wszystko już jest w sieci, wszystko można znaleźć. To jest trochę tak jak z analogią dotyczącą restauracji i Biedronki. Oczywiście, po co są restauracje, skoro można wszystko kupić w Biedronce i przyrządzić samemu posiłek czy wystawną kolację. Owszem, ale przede wszystkim musisz się nauczyć, jak przyrządzać, musisz się dowiedzieć, co kupić, poświęcić czas na zakupy, dojechać, zaparkować, wrócić, zapłacić za gaz, później pozmywać, kupić naczynia i tak dalej, i tak dalej. I właśnie dlatego ja mam świadomość taką, że 80% osób będzie nadal stołować się na podstawie Biedronki tylko i wyłącznie, ale te 20% skorzystają z usług restauracji, dlatego taki jest model i tak to wygląda, jeżeli chodzi o statystyki, nawet amerykańskie, czy na rynku polskim również. Dlatego spokojnie działamy dalej i następne miesiące są bardzo dobre, dlatego że w listopadzie wchodzi Black Friday i Black Friday to jest wyprzedaż, to jest taka okazja, taki czas w roku, kiedy są liczne wyprzedaże na rynku. Między innymi są wyprzedaże szkoleń online na platformie Udemy, gdzie sprzedaje się zwykle 3 razy więcej swoich szkoleń online. Ja w tej chwili mam już prawie 3000 sprzedanych szkoleń na Udemy, bo mam 3000, chyba 3 nawet. Mniej więcej tak to wygląda, więc można się spodziewać, że przy moich 28 szkoleniach na platformie Udemy, czy ten listopad będzie dobry. Natomiast do listopada, do Black Friday, do tego czasu jeszcze chciałbym stworzyć 2 opracowania. Pierwsze to Camera Confidence, to będzie opracowanie, na które powinienem poświęcić 1 tydzień i 2 tygodnie poświęcić, może 10 dni na edycję tego, co już mam, czyli inteligentne tryby lotu. Dobra, o tym już mówiłem. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, audiobooki, dzisiaj mamy za free znowu audiobook, polecam Wam, jest pod filmem, audiobook Fotografia z drona. Bardzo Was proszę też o wejście na stronę lądowania tych szkoleń na Udemy, nawet nie o zakup, ale o wejście, dlatego że jeżeli jest duże zainteresowanie szkoleniami, to platforma, podobnie jak YouTube, później bardzo algorytmy tej platformy promują autorów, dlatego bardzo Was proszę o to, żeby po prostu przejść i przeklikać trochę po tych moich szkoleniach, zobaczyć, co tam jest na każdym, bo jeżeli mam na przykład, nie wiem, 100 więcej czy 200, to momentalnie jestem też pokazywany jako jeden z autorów, którzy są na tych pierwszych stronach. Co do Mavica 3, myślę, że w najbliższym czasie zbiorę trochę informacji i trochę rozpoznam tematu, bo nie chciałbym tutaj siać takich plotek niesprawdzonych. Mówi się o tym, że będzie OcuSync 3. Mówi się o tym, że będzie lepsze wymijanie przeszkód. No, niewiele można tam jeszcze zrobić. Oczywiście parę rzeczy da się zrobić w Mavicu 3, który ma się ukazać w pierwszym kwartale, ale tymi informacjami podzielę się w pierwszej kolejności, jak już je sprawdzę, zdobędę i tak dalej, na naszej grupie Dream Team, czyli z wszystkimi osobami, które korzystają z opracowań. Nowe produkcje, o których mówiłem, i to jest mniej więcej to, co chciałbym przekazać na dzisiaj. No i cóż, no, życzę Wam przede wszystkim fajnej jesieni, są piękne dni, także w Polsce są przepiękne warunki. Chciałbym Wam życzyć fantastycznych lotów i rozwoju, a także tego, żeby Wasza pasja się realizowała i żebyście byli zadowoleni z siebie i czuli się samospełnieni, żeby Wam to przynosiło też satysfakcję i wielką radość. Oczywiście widzów, którzy jeszcze nie zasubskrybowali tego kanału, zachęcam do subskrypcji poniżej, po prawej stronie pod filmem, a także do komentowania filmu.
każdy algorytm działa tak, że zainteresowanie jest jak najbardziej doceniane, właśnie zainteresowane widzów, czyli czy lajki, czy komentarz pod filmem, czy właśnie ilość subskrypcji. Ja już wchodzę powoli w ten etap 5000. Myślę, że ten kamień milowy powinniśmy osiągnąć w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy. Postaram się zrobić też trochę takich produkcji ogólno, powiedzmy, uniwersalnych, które nie dotyczą tylko i wyłącznie Polski, ale dotyczą też dronów jak najbardziej i tego, co się dzieje z dronami w sposób uniwersalny. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z tych pięknych okoliczności przyrody, w tych pięknych okolicznościach. Dzisiaj zaczyna się kolejny wspaniały dzień i Wam życzę też miłej środy i miłego tygodnia. Trzymajcie się. Cześć. Sponsorem tego epizodu jest moja autorska platforma wiedzy i doświadczeń Drone Bootcamp, gdzie za 10 zł miesięcznie masz dostęp do wszystkich moich szkoleń online obecnych i przyszłych, comiesięczny nowy warsztat online, wcześniejsze premiery nowych odcinków na YouTubie, sesje pytań i odpowiedzi na żywo w co drugą sobotę, dostęp do tajnej grupy LATAM DJI Dream Team, darmowe uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych typu plenery dronowe, a także indywidualny kontakt ze mną w ramach Office Hours. Zatem bardzo serdecznie zachęcam do udziału w platformie Drone Bootcamp.